Mecz od początku do końca kontrolowany, także no musimy, że tak powiem, z twarzą jeszcze zakończyć ten sezon, bo zostały teraz dwie kolejki plus puchar, także tu się koncentrujemy też, w środę gramy puchar z Radzyniem, to też dla nas bardzo ważne, żeby wygrać ten puchar. I zgratuluję drużynie i dobrego meczu i przygotowania do najbliższego pucharowego. Oczywiście, że każdy musi być, ta cecha rywalizacji do końca i nawet czy to na treningu, na grach treningowych, czy to w lidze. Wiadomo, że też chcemy skończyć jak najwyższym miejscu w tabeli i nieważne, czy już ten awans nam uciekł, czy jakby tego celu nie zrealizowaliśmy, ale trzeba grać do końca i w każdym meczu grać o 3 punkty. No tak naprawdę już teoretyczne szanse, no bo tak jak wcześniej tu słyszeliśmy, speaker mówił, że no po prostu meczem w Nowym Targu już spadliśmy z ligi, więc jedynie mogliśmy liczyć na zajęcie jak najlepszego miejsca w lidze, zdobycie jak największej ilości punktów i liczenie na to, że po prostu ktoś nie przystąpi do rozgrywek, ale no nic, no kolejny mecz przegrany, jakoś nam się gra nie układa No i po prostu dlatego jest jak jest. To trzeba będzie teraz tak naprawdę zastanowić się, co tutaj z piłką w Sieniawie, czy walczyć o trzecią ligę z powrotem od razu, czy grać po prostu na spokojnie w czwartej lidze. Też tutaj doszło do zmiany burmistrza i władzy po prostu. No i też tak naprawdę no nie wiemy, na czym stoimy tutaj, nie? W tym momencie w Sieniawie. Myślę, że ciężko się skupić tylko na jednym meczu z Awią. No, każdy wie, w jakiej sytuacji jesteśmy, że tydzień temu na Podhalu spadliśmy z ligi tak naprawdę. No też trzeba cofnąć się wstecz, trochę zobaczyć, jak to wyglądało, jak trenowaliśmy, co tu się działo w klubie, bo teraz to wychodzi. No, przegrywamy kolejny mecz. Myślę, że na podsumowanie dopiero w czerwcu przyjdzie pora i zobaczymy, co się będzie działo. No, niestety przegraliśmy kolejny mecz, jest nam wstyd. I tyle. No. Co będzie w czwartej lidze, to tak naprawdę nikt z nas nie wie, bo żadne rozmowy z nami nie były prowadzone. Nikt z nas nie wie, na czym stoi tak naprawdę, co dalej w klubie, co się dzieje w klubie. Nikt z nami nie prowadzi żadnej rozmowy. Sami rozmawiamy w szatni między sobą i ciężko nam cokolwiek powiedzieć, co się będzie działo w czerwcu, co z drużyną w czwartej lidze. Także my sami nic nie wiemy i chyba to tyle, nie?